Wieczorem Julian zabiera Roszpunkę na łódkę, by ze środka jeziora móc obserwować taniec lampionów. Księżniczka jest jednocześnie bardzo podekscytowana i nerwowa. Obawia się bowiem, że tym razem lampionów z jakiejś przyczyny nie będzie. Taniec lampionów zatańczy grupa początkująca. Roszpunkę w roli Roszpunki Amelia Judzińska, a w roli Juliana Nikodem Polański. Dodam w tym miejscu, że Nikodem jest naszym gościem specjalnym. Już wkrótce rozpocznie naukę w trzeciej klasie szkoły baletowej. Z kolei Amelia właśnie dostała się do tej szkoły. Wielkie brawo. Mkną jak wiatr. Nagle wiem, to nie jest.
razu wiem, jeden gest i jasny jest nieznany życia sens. Po raz pierwszy widzę blask, żadnych mgieł i chmur już nie ma. Po raz pierwszy widzę blask. Noc dorównać pragnie dniu. Tak się rodzi nowy czas. Moje życie się odmienia. Z dnia na dzień wszystko jest inaczej. Kiedy jesteś tu. Kiedy jesteś tu. Przekonany, że po tej scenie rodzice są bardzo, bardzo dumni ze swoich pociech. Ale teraz czas na scenę 12. Julian zostaje uwięziony w zamku. Natomiast Roszpunka siłą sprowadzona do swojej wieży. Nieoczekiwanie w więzieniu pojawiają się łotry i zbiry z wiarskiego kaczonka, dzięki którym udaje mu się uciec z zamku i uratować Roszpunkę. Wiedźma, bojąc się utraty Roszpunki i jej magicznych włosów, zadała Julianowi śmiertelny cios sztyletem. Roszpunka ubawiała wiedźmę, że zostanie z nią na zawsze, jeśli ta pozwoli jej uratować Juliana. Jednak Julian nie mógł się pogodzić z decyzją Roszpunki i jednym ruchem sztyletu obciął jej piękne, długie włosy. Gertruda straciła swoją urodę i wpadła w szał. Potknęła się o włosy Roszpunki i wypadła z okna. Julian wyznał Roszpunce swoją miłość i stracił siły. Teraz tylko prawdziwe uczucie, magiczna łza, mogła przywrócić go do życia. Zatańczą Lidia Herman i Nikodem Polański. Brawo! Wróć mi dawny skarb. Ulecz każdą z ran. Odmień losu plan. Co stracone znajdź i wróć mi dawny skarb. Mój dawny skarb. Więc na pewno z niecierpliwieniem czekacie na to, co wydarzy się w kolejnej scenie. Właśnie wracamy do Królestwa i spotykamy się z rodzicami. Zatańczy grupa piątkowa, drugi rok nauki. Wielkie brawa. Thank you.
Jeszcze raz wielkie brawa. Już teraz naprawdę czas na wielki finał. Przed nami zaręczyny i happy end. Usłyszymy chyba najbardziej znaną piosenkę z bajki Zaplątani pod tytułem Każdy chciałby tak mieć. Zatańczy przed Państwem Grupa Niebieska oraz w roli Juliana Nikodem Polański, a w roli Roszpunki Zuzanna Bielińska. Brawa na zachęcie. Codziennie z własnymi myślami i decyzjami. Brawa na zachęcie. Like the love that comes with love, I want it.
było naprawdę bardzo energetyczne zakończenie dzisiejszego wieczoru. I właśnie w ramach zakończenia wypadałoby podziękować kilku osobom, bez których nie byłoby dzisiejszego spotkania. Oczywiście nie licząc uczestników. Zapraszam na scenę panią Agatę Litwińską, instruktorkę warsztatów baletowych. Wielkie brawa. Proszę także o pojawienie się pani Moniki Bławat, która prowadzi zajęcia z rytmiki.